Dzień dobry moi drodzy. Dziś mamy kolejny dzień, mamy czwartek, 23 dzień lipca i zachęcam Was do tego, abyście ten poranek spędzili choć chwilę zastanawiając się nad Bożym Słowem, a dzisiaj Słowo Boże stawia przed nami niezwykłe zadanie. Posłuchajcie, w Starym Testamencie u proroka Izajasza Pan Bóg kieruje do każdego z nas niesamowite słowa w 43 rozdziale w 10 wierszu. Wy jesteście moimi świadkami. I w Ewangelii według świętego Marka w 16 rozdziale, 15 wierszu znajdujemy takie słowa. Idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Zobaczcie, moi drodzy, przed nami kolejny dzień. Pewnie każdy z nas ma wiele różnych wyzwań przed sobą. Być może mamy dokładnie ten dzień zaplanowany, być może podchodzimy do niego bardziej spontanicznie, no bo przecież wielu z nas ma wakacje, czas wolny, czas urlopu. Ale na ten dzień, więcej, na całe nasze życie, zostaliśmy obdarowani szczególnym zadaniem. Pan Bóg powierza nam misję. Mówi już w Starym Testamencie, każdy z was jest moim świadkiem. W Nowym Testamencie widzimy, jak Pan Jezus posyła swoich uczniów po to, aby głosili Ewangelię. To posłanie znajdujemy w różnych miejscach Nowego Testamentu. To posłanie powinniśmy odbierać bardzo osobiście. Każdy z nas, niezależnie od wykształcenia, od pochodzenia, od wieku, jest powołany do tego, aby być świadkiem Pana Boga i aby głosić Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Zachęcam Cię, byś troszkę na ten temat się dzisiaj zastanowił lub zastanowiła. Czy w swoim codziennym życiu, w swojej relacji w domu, relacji z mężem, z żoną, relacji z dziećmi, z rodzicami, z domownikami, jesteś świadkiem Pana Boga? Jesteś świadectwem tego, jaki jest Pan Bóg? Moglibyśmy powiedzieć, czy jesteś ambasadorem Pana Boga u siebie, w swoim otoczeniu, w swoim domu? Kogo widzą ludzie, gdy patrzą na Twoje życie? Widzą kogoś, kogo nazwaliby, tak, ten człowiek żyje zgodnie z Bożą wolą, a może jest zupełnie inaczej. Kogo widzą, patrząc na Ciebie? Pan Bóg mówi do Ciebie, jesteś moim świadkiem, jesteś tym, który jest powołany, by głosić Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Zachęcam Cię, byś prosił, prosiła w swoich modlitwach Pana Boga, żeby Cię wyposażał, by Ci pokazywał, w jaki sposób głosić Ewangelię w domu, w jaki sposób głosić Ewangelię sąsiadom, w jaki sposób głosić Ewangelię w pracy, bo można robić to na różne sposoby. Mówiąc, świadcząc o Bogu, co jest niezwykłym przywilejem, niezwykłym zaszczytem, powodem do tego, żebyśmy chcieli mówić o tym, jak dobry i łaskawy jest Pan Bóg. Można być ambasadorem Pana Boga poprzez składanie świadectwa. Mówienie swoim ciałem, swoim życiem, swoim stosunkiem do drugiego człowieka, niezależnie od tego, kim on jest, niezależnie od tego, skąd pochodzi, niezależnie od tego, jaką drogę swojego życia wybrał, Ty możesz podchodzić do Niego z miłością, bo wiesz, że skoro Pan Bóg Ciebie kocha, to kocha także Jego i przez Ciebie chce tą miłość przekazać dalej, bo jesteś świadectwem, świadkiem Bożej miłości, świadkiem Bożej łaski, świadkiem Bożej opieki. Ale czytając posłanie Jezusa Chrystusa, by iść głosić Ewangelię wszystkiemu stworzeniu, możemy zrozumieć coś jeszcze. Że z jednej strony jesteśmy posłani po to, aby głosić Ewangelię każdemu człowiekowi. Z drugiej strony jest tu coś więcej. Jest mowa o całym stworzeniu. Pan Bóg zachęca nas, abyśmy dla całego stworzenia, a więc dla przyrody, dla zwierząt, dla tego wszystkiego, co nas otacza, również byli świadectwem. W jaki sposób? Może właśnie poprzez nasze zainteresowanie, przez naszą troskę, po to, abyśmy zadbali o otaczający nas świat. Myśl o ekologii, trosce o naturę, o przyrodę nie jest czymś nowoczesnym. Jest czymś, do czego zostaliśmy zachęceni już na samym początku. Przy stworzeniu świata człowiek został powołany do tego, aby strzec, aby uprawiać, aby dbać. Dzisiaj także jesteśmy wezwani do tego, aby nasze życie było świadectwem dla całego świata. Chrześcijanin to osoba, która kochając Pana Boga, kocha drugiego człowieka i kocha cały świat. Kocha wszystko, co go otacza, po to, aby dbać
i po to, aby w ten sposób przynosić świadectwo i przynosić chwałę Panu Bogu. Zachęcam Cię, byś może dzisiejszego poranka, jeśli słuchasz tego poranku, albo po południu, wieczorem, choć na chwilę skłonił swoje myśli w stronę Boga i poprosił: Panie Boże, proszę, naucz mnie, jak być Twoim świadkiem i w jaki sposób, jakich narzędzi używać do tego, aby głosić Ewangelię całemu stworzeniu, w swoim otoczeniu, całemu światu, gdziekolwiek mogą mnie zobaczyć, usłyszeć, poznać, by wszędzie tam mogli poznać, jaki jesteś, Boże. Do takiej właśnie modlitwy Cię zachęcam. Teraz życzę dobrego dnia. Zostańcie z Bogiem.